Do tej pory rodzice musieli zawozić dzieci do ościennych miast Cieszyna czy Ustronia lub korzystać z pomocy bliskich. Teraz to się zmieniło. W poniedziałek w Wiśle uruchomiony został pierwszy w mieście publiczny żłobek. Opiekę znalazło w nim 17 dzieci. Magda Sincewicz. Dla mieszkańców Wisły publiczny żłobek to duże ułatwienie. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość w Wiśle, no bo też trzeba z dziećmi dojeżdżać gdzieś dalej, no to jest potem kłopot, jak ktoś pracuje w Wiśle, a gdzieś indziej musi dziecko zaprowadzić do przedszkola czy żłobka. Na Wiślęskiego Niedźwiadka dość długo czekali nie tylko mieszkańcy, ale także władze miasta. Dzięki rządowym funduszom wreszcie udało się otworzyć placówkę. Prace ruszyły w lutym tego roku. Dotychczas liczący 11 100 mieszkańców w Wiśle istniał tylko jeden prywatny żłobek. Ogólny koszt całej tej inwestycji to niespełna 2,5 miliona. Z tego w zdecydowanej większości to jest wsparcie z projektu rządowego Maluch Plus. Żeby nie ponosić opłat za żłobek, rodzice także mogą skorzystać z rządowego programu. Mamy teraz dofinansowanie z programu Maluch Plus, które refinansuje koszty opłaty rodzica za pobyt dziecka, tak? I to jest w kwocie 837 zł. Mamy również dopłatę z programu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w żłobku, która wynosi 1500 zł. Więc jeżeli rodzic kumuluje obydwie te dwa dofinansowania, to czesne wynosi 0 zł, tak? Jedynym kosztem będzie wyżywienie w kwocie 19 zł dziennego pobytu dziecka w placówce. Na początek dzieci będą przebywać w jednej sali, gdzie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia. Łącznie w pierwszym miejskim żłobku jest 20 miejsc, z których 3 są jeszcze wolne.